Ostatnio trafiło do mnie zapytanie na temat zliczania masy komponentów widocznych danej reprezentacji widoku. Idea w ogóle powstania takiego zapytania wynika z tego, że jest duża firma, która zadała mi to pytanie. Tworzy duże komponenty, powiedzmy projektu o dużych gabarytach i takie instalacje no, nie mogą być w jednej całości zawiesione na miejsce, więc są dzielone jak gdyby na podsekcje. Te sekcje nie są wyróżnione w postaci podzespołu, więc często tak naprawdę ciężko jest dla każdego podzespołu wyznaczyć odpowiednią masę. Natomiast one są dzielone, powiedzmy tak, że są komponenty przypisywane do danej sekcji poprzez włączenie lub wyłączenie widoczności komponentów. Dzięki temu, znając powiedzmy masę takiej sekcji, można odpowiednio dobrać czy to transport, czy chociażby urządzenie rozładunkowe na miejscu, żeby można było w ogóle dokonać analizy czy zmontowania takiego projektu czy instalacji. Dlatego powstało pytanie, jak w jaki sposób można było to zrobić. Posłużymy się tutaj w tym przypadku no, kodami iLogic, iLogiciem, którego regułą, którą już powiedzmy, którą kiedyś wam pokazywałem nieraz, kilka razy już my wykorzystywaliśmy. To jest ta reguła, jeśli dobrze pamiętacie, która pozwalała nam na przejście po wszystkich komponentach, wystąpieniach komponentów w waszym zespole. Jak ta reguła działa? No, na początek definiujemy sobie oczywiście dokument, który będzie w tym momencie naszym aktywnym dokumentem. Później definiujemy sobie komponent, który będzie właśnie komponentem naszego zespołu, w którym znajdują się nasze komponenty, elementy, a następnie mając tę definicję komponentu, w środku możemy przeszukiwać powiedzmy ten nasz komponent po wszystkich wystąpieniach. I tutaj w tym momencie mamy pętlę for each, next, gdzie wszystkie komponenty, przeszukujemy wszystkie wystąpienia w naszym głównym komponencie. Jak widzicie, tutaj mamy w komponencie mamy wystąpienia i je po prostu przeszukujemy po kolei. I za każdym razem, zobaczcie, tutaj możemy nawet sobie wpisać taką wiadomość, czy okno dialogowe, chociażby gdybyśmy chcieli poznać, jaka będzie nazwa naszego komponentu, który w danej chwili jest wyświetlany, więc zobaczcie, możemy sobie tutaj wstawić po prostu pozycję name. I zwróćcie uwagę, no jeżeli mamy, wszystko działa dobrze, ta część reguły, jeżeli mamy płaską strukturę zespołu, gdy mamy podkomponenty, podzespoły, no to tu jest kolejna jakby taka część tego naszej procedury, która wywołuje podprocedurę, która robi dokładnie to samo, czyli po prostu przeszukuje nam naszą podzespół i sprawdza, czy tam występuje komponent. Jak tam występuje komponent, to w tym przypadku, zobaczcie, no, znowuż ewentualnie pokażę, żeby to zadziałało, wpiszemy sobie nazwę. Gdyby pod komponentem, pod zespołem było kolejne zagnieżdżenie, zobaczcie, znowuż wywołanie tej samej procedury i tak w kółko, tak naprawdę ta nasza procedura będzie przechodziła po wszystkich komponentach, czyli dotykała tych komponentów. Zresztą zobaczmy, jak ta reguła działa. Zobaczcie, że w tym momencie oczywiście musimy sobie zdefiniować. Ok, chyba będzie dobrze. Nie, jeszcze raz, jeszcze jest błąd tutaj. Message box. Oczywiście show. O, nie w tym miejscu, oczywiście. Message box. Show. I tutaj brakło nam nawiasu, więc będziemy mieli zaraz jeszcze. Tak samo tutaj widzę. Message box show. O, subcomponent name powinno być. Tutaj oczywiście jest zmienna. Za szybko coś zrobiłem. Dobra, i zobaczcie, mamy komponent C1, później będzie komponent A1, C3 komponent. Po kolei program, zobaczcie, przechodzi nam później B0, B2, dwa komponenty B2 będą. Więc tak naprawdę dotykamy wszystkich elementów w naszym zespole. To, co dodatkowo, zobaczcie, zdefiniowałem, to po prostu reprezentację widoków, które powiedzmy sugerują nam, symulują nam powiedzmy podział na sekcje tej naszego zespołu. Więc spróbujmy w tym momencie udoskonalić nasz kod w taki sposób, żeby można było tą masę policzyć. Masę zapiszemy sobie pod zmienną mass of visible. Mass of visible niech będzie. I to jest nasz w tym momencie nasza zmienna. I więc w tym momencie co musimy zrobić? Musimy sprawdzić na początek, czy nasz komponent jest widoczny. Czyli zrobimy sobie, jeśli nasze wystąpienie, czyli to OCCC, tak, jest widoczne, to wtedy co ma się dziać? No, musimy po prostu policzyć jego masę. W jaki sposób policzyć jego masę? No, na początek weźmiemy sobie starą masę,
powiedzmy tą masę główną, tak, czyli tą wyznaczoną, czyli masa, będzie się czemu równała? Będzie się równała oczywiście masie starej, poprzedniej, czyli w tym przypadku na początku będzie 0, później będzie to jakby sumowane, plus to, co dodatkowo nam dochodzi. Jak obliczyć masę? Zobaczcie, mamy komponent, wśród iProperties mamy na przykład polecenie masa komponentu. Widzicie? Tutaj podajemy nazwę, a jaki sposób nazwę podać? No, wszystko robiliśmy to tutaj, zobaczcie, w naszej regule. O, to jest przecież nazwa komponentu. Czyli wystarczy sobie to skopiować w to miejsce. Tutaj jedna drobna uwaga. Zwróćcie uwagę, że tutaj podajemy nazwę. Być może się okazać, że na przykład nazwa części będzie taka sama jak na przykład nazwę zespołu na danym poziomie. Więc tutaj zadbajcie o to, żeby ewentualnie w takim wystąpieniu nie powtarzały się elementy, bo czasami makro może złapać nie ten komponent z brzegu, który akurat mu się nasunie. Więc mamy to zdefiniowane. Podobną rzecz musimy zdefiniować oczywiście w podzespole naszym. Więc skopiujemy sobie tutaj do tego naszego podzespołu, akurat zamiast tej wiadomości okna dialogowego, które tu się wyświetlało. Czyli sobie je tutaj zdefiniujemy. Tylko, że w tym przypadku, zobaczcie, przede wszystkim no, mamy inną nazwę podkomponentu, no, jesteśmy w podzespole, jak gdyby, czyli pod procedurę, więc ją po prostu tutaj w tym przypadku musimy jeszcze raz wykorzystać, jak gdyby, na tym poziomie, żeby było poprawnie. Ale, jak widzicie, pod procedurę, którą wywołujemy, przekazujemy informację. Na początek przekazujemy informację o komponencie, do którego się odwołujemy, w tym przypadku akurat podzespołem. Dodatkowo musimy przekazać informację o masie, którą chcemy zliczać, więc trzeba by tą masę też tutaj przekazać do podprocedury. Więc ją po prostu tutaj sobie dodajemy jako drugi argument, który będzie przekazywany. Z drugiej strony, jak widzicie, tu mamy tam naszą podprocedurę, jej nagłówek, to musimy poinformować ją, że na jakieś informacje do niej dochodzą. No, w naszym przypadku powstaje nam w tym momencie masa, czyli mass of visible, czyli musimy sobie wziąć ten po prostu taką zmienną, która nam tutaj wchodzi na wejściu. Możemy powiedzieć, że to jest na przykład też wartość na przykład rzeczywista double. No dobrze, mamy w tym momencie te elementy tutaj zdefiniowane. Musimy jeszcze tylko tu pamiętać oczywiście, że mamy kolejne, jakby do kolejnych zagnieżdżeń też musimy wysłać tą naszą masę widocznych komponentów. No i teoretycznie powinna nam ta reguła już zacząć działać. Zresztą sprawdźmy sobie, żebyśmy wiedzieli, czy rzeczywiście to działa. Wyświetlimy sobie no, wiadomość na końcu. Wiadomość, która będzie akurat zawierała właśnie ten nasz, tą naszą masę. I widzimy 2875, więc to jest w tym momencie taka masa. Zobaczcie, że w tym momencie zerkniemy sobie tutaj do właściwości zespołu. No dokładnie zostało to wszystko policzone. Przejdźmy może na inną sekcję. Uruchomimy naszą regułę. Widzimy 1,125, więc automatycznie do każdej takiej sekcji mamy odpowiednią wartość. Jest to wartość w kilogramach. Gdybyśmy chcieli w tym momencie na przykład, podbyśmy jakąś masę, akurat moje elementy są dosyć zrobione w jednostkach takich moje bryły są dosyć takie zrobione proste, więc ich masy też nie są bardzo długie, więc, ale czasami może się okazać, żebyście chcieli, powiedzmy, tą masę mieć zdefiniowaną troszeczkę w innej dokładności, więc zobaczcie, co możecie zrobić. Możecie zrobić tak, że masa, jeżeli chcecie zmienić masę, na przykład zaokrąglić sobie ją, do dwóch miejsc po przecinku. Więc bierzemy tak, dwa miejsca po przecinku i w tym momencie zobaczcie, że uruchomimy taką naszą masę, widzimy, mamy zaokrąglone ją do dwóch miejsc po przecinku. No dobrze, ale jak widzicie, no, nadal jest to taka ręczna praca, tak? Czyli wywołujemy odpowiednią sekcję, uruchamiamy regułę, czy nie dałoby się tego w jakiś sposób nam zautomatyzować. Oczywiście dałoby się. W jaki sposób możemy to zrobić? Możemy zrobić coś takiego, że przede wszystkim na początek spróbujmy zapisać sobie naszą regułę w postaci takiej, że nie będziemy wyświetlać okna dialogowego, tylko byśmy chcieli zapisać sobie własny iProperties, własny wpis do iProperties, który tutaj nazwa zmiennej odpowiadałaby nazwie reprezentacji widoku. Czyli nasza property name powinna się nazywać
tak jak nazwa sekcji. Ale w tym celu musimy oczywiście tutaj w jakiś sposób dostać się do tych nazw, które tu są wyświetlane. Robimy to w ten sposób, że sobie tak, musimy wziąć nasz komponent, w którym się znajdują te nazwy reprezentacji. Następnie dostać się do menadżera reprezentacji. Representations Manager. W środku oczywiście będziemy mogli odczytać aktywną reprezentację. Active Design View Representation. I on oczywiście ma jakąś swoją nazwę, więc spróbujemy zrobić to w ten sposób. No, mam nadzieję, że się nie pomyliłem tutaj w literówce. Zobaczmy, czy coś jest nie tak. Widzę, że chyba będzie coś jest nie tak. Representation Manager Active Design View Representation Name. Teoretycznie powinno być. A, oczywiście musimy przypisać do niej jakąś wartość, tak? Czyli musimy powiedzieć, że to będzie równe właśnie temu. Czyli robimy Ctrl Copy. Zapomnieliśmy o tym, że do tej parametru trzeba coś przypisać, jakąś wartość. Uruchamiamy i zobaczcie. Jeżeli teraz wejdziemy sobie we właściwości, w Custom, zobaczcie, pojawiło się nam dla domyślnej 2,87. Gdybyś na przykład uruchomił to dla sekcji drugiej, wchodzimy w iProperties i mamy już sekcję drugą. No, przydałoby się to jeszcze w jakiś sposób zautomatyzować, tak? Żeby po kolei jakby nam się automatycznie te wszystkie sekcji, te masy policzyły. Co możemy zrobić? No, możemy dodać kolejną regułę, na przykład właśnie Design View Representations i tutaj zdefiniujemy sobie przede wszystkim dokument, tak? Weźmy sobie znowu nasz dokument, tak? W tym dokumencie musimy zdefiniować sobie definicję komponentu, na przykład definicję komponentu, która będzie się równała czemu. No musimy wziąć właśnie ten nasz dokument, który sobie przed chwilą zdefiniowaliśmy i wejść do Component Definition, dobrze. Musimy znaleźć sobie obiekt o nazwie reprezentacji widoków, czyli obiekt Design View Reps mają się równać, no musimy wejść właśnie o Comp Definition i wejdźmy sobie do Design View Representations. OK, czy jesteśmy w środku, mamy w tym już zdefiniowane reprezentacje, więc teraz, żeby je przeszukać, robimy coś takiego. For each, znowuż, tak, dla każdej reprezentacji, w czym? Ano w tych reprezentacjach, które sobie przed chwileczką w tym zbiorze wskazań zdefiniowaliśmy, robimy sobie next. No i to pętla nasza zdefiniowana. I co teraz musimy zrobić w środku? No musimy wziąć po prostu, aktywować dane reprezentacje widoku, tak? Czyli piszemy właśnie, że daną reprezentację musimy sobie zaktywować. Zaktywowana jest. No i dla niej uruchomić po prostu naszą regułę, tak? Czyli możemy wziąć i uruchomić regułę. Uruchom regułę o nazwie. I nasza reguła nazywa się Mass of Visible Components, tak? Mam nadzieję, że dobrze przepiszę sobie. Mass of Visible Components. No, zobaczmy, czy nam zadziała. Coś zrobiliśmy nie tak, czyli mamy... A,
ja to trochę pokombinowałem. Musimy wejść sobie. Taki obiekt pisz design. Design View Manager sobie zdefiniujemy, albo DWM. DVM zdefiniujemy sobie, że to Design View Manager będzie, no w sekcji oczywiście, Representation Manager. Dobrze. I teraz w środku tego oczywiście są zdefiniowane View Representations. Jeszcze coś jest, reference not set. Miejmy nadzieję. Presentations. Ok, w reps. No i w tym momencie, jak widzicie, wszystko automatycznie poszło. Jeżeli zerkniemy sobie teraz do iProperties i widzimy, dla wszystkich sekcji mamy poszczególne masy policzone. Więc jeżeli zapiszecie sobie taki zespół, to automatycznie później na przykład do dokumentacji nawet płaskiej, możecie do danej reprezentacji wyciągnąć custom object, czy powiedzmy custom property na rysunek i mieć po prostu przypisane odpowiednie procedury. Odpowiednie masy. Jak widzicie, w tym momencie reguła bardzo prosta. Czyli dostajemy się do reprezentacji, menadżera reprezentacji, a następnie definiujemy sobie zbiór wszystkich reprezentacji, które mamy zdefiniowane tutaj w naszym obiekcie. Później przechodzimy po kolei przez wszystkie, aktywujemy, uruchamiamy regułę. To wszystko, co trzeba zrobić, żeby ten problem, ten temat ogarnąć. Mam nadzieję, że udało mi się Wam troszeczkę otworzyć, pokazać jakąś ciekawą funkcjonalność. Być może do czegoś Wam się ona kiedyś przyda, a jak nie, to jest zawsze okazja, żeby poćwiczyć troszeczkę taką bardziej zaawansowane budowanie reguł w iLogic, wykorzystując fragmenty kodu VBA. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.